Aleje polskiego dziedzictwa Śląska otwarto dziś w Katowicach. To sto dębów z tabliczkami informacyjnymi, nasadzonych wzdłuż ulicy gospodarczej. Utworzono ją, aby uczcić setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Podczas uroczystości odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystkie drzewa przypominają nam o postaciach i wydarzeniach, świadczących o głębokim związku Śląska z Polską aż od czasów piastowskich. Dziękuję inicjatorom i twórcom Alei za opracowanie tego niezwykłego przedsięwzięcia edukacyjno-przyrodniczego. Stanowi ono bowiem przemyślaną odpowiedź na przestrogi marszałka Józefa Piłsudskiego, który mówił, że naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. To miejsce, to drzewa, 100 drzew, 100 dębów, które tutaj zostało posadzone, które wpływają na wartość estetyczną i będą, myślę, kształtowały wrażenia mieszkańców Katowic, ale to przede wszystkim historia historia tej ziemi, historia polskości śląska, jak ta polskość tutaj na Śląsku była. Kształtowana. Pierwszy dom Walei został zasadzony 20 czerwca, w Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Szpaler drzew powstał wzdłuż nowej drogi zbudowanej, aby skomunikować osiedle Nowy Nikiszowiec. Powstało ono w pobliżu ponad stuletniego Nikiszowca.